dzisiaj nie wyszło i chyba kompletnie wszystko dzisiaj nie wyszło. No na pewno dzisiaj zagraliśmy fatalne spotkanie i tutaj z tego miejsca chciałbym się prosić naszych kibiców, byli z nami do końca i my ich zawiedliśmy. Zawiedliśmy przede wszystkim ich, zawiedliśmy prezesa, zawiedliśmy siebie na końcu i to musimy sobie powiedzieć prosto w twarz. Zagraliśmy fatalnie i w ataku i w obronie, nie realizowaliśmy żadnych założeń, przegrywaliśmy 1-1, przegrywaliśmy w każdym elemencie, który jest podstawą koszykówki, stąd taki wynik. Chcieliśmy to rozpocząć zupełnie inaczej, natomiast bardzo żałujemy tego spotkania, natomiast to jest początek sezonu, na pewno wyciągniemy z tego odpowiednie wnioski i będziemy się rozwijać jako drużyna, natomiast niesmak na pewno duży pozostał i no i trudno, no, koniec dnia, także mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym z nową energią staniemy i będzie dużo lepiej. Jakbym Filipa Dylewicza 5 lat temu zapytał o Leszno, to co by mi powiedział? Że miasto w Polsce, natomiast jestem tutaj teraz i to jest dla mnie najważniejsze. Ja chciałem grać, chciałem być w klubie, który mnie chce i chcę pomagać drużynie i na pewno moje przyjście, mam nadzieję, nie spowodowało tego, że właśnie gramy w sposób, który graliśmy dzisiaj i dla mnie to jest oczywiście i osobiście bardzo przykre, że moje przyjście miało wzmocnić drużynę, która wymieniana była w czwórce najlepszych drużyn w pierwszej lidze, a dzisiaj pokazaliśmy, że nie możemy zagrać nawet w drugiej lidze, także dużo do poprawy, dużo rzeczy do omówienia, do analizy, do nauki, także musimy wyciągnąć wnioski z tego spotkania, bo jest to doskonały materiał na analizę, na to, żeby rozwijać się jako drużynę. To dla Ciebie taki krok w tył, żeby się rozpędzić i wrócić na parkiety PLK? Nie, absolutnie. Ja w PLK osiągnąłem już wszystko, zrobiłem tam bardzo dużo, mam 11 medali, mam 2 tytuły MVP, także PLK nie jest dla mnie jakimś magnesem, szczególnie teraz, gdzie o drużynie decydują obcokrajowcy, także ja zawsze wolałem być jednym z tych głównych elementów układanki i tak na dobrą sprawę dla mnie osobiście taka pierwsza liga jest czymś bardzo fajnym, bo mamy samych Polaków, możemy zobaczyć, czy rzeczywiście Polacy są tacy słabi, że nie zasługują na to, żeby grać w PLK. Mam nadzieję, że się mylę, ale to zweryfikuję, boisko dzisiaj zweryfikowało to brutalnie dla nas, ale pokazało, że drużyna przeciwna może grać ciekawie, także bardzo interesujący sezon przed nami. Przed przyjściem do Leszna był jakiś telefon do Kamila Hanasa, żeby podpytać o Polonię? Spotkałem się z Kamilem u Marcina Gortata w Łodzi i tak na dobrą sprawę wtedy był taki pierwsza informacja, pierwszy kontakt, czy może nie chciałbym przyjść do Leszna, także bardzo mnie to ucieszyło, bo wiadomo w PLK telefon ciszał, był cicho, kontuzja, wiek i tak dalej, różne rzeczy nałożyły się na to, że nikt się do mnie nie odezwał, dlatego też bardzo cenię to, że jestem tutaj i dlatego cierpię razy dwa, że nie pomogłem drużynie, że wyglądaliśmy fatalnie jako drużyna i dla mnie osobiście jest to cios i postaram się zrobić wszystko, żebyśmy byli lepsi. Oprócz Leszna ktoś jeszcze dzwonił przed sezonem? To już nie jest istotne, absolutnie jestem w Lesznie i skoncentruję się tylko i wyłącznie na tym, żeby drużyna z Leszna, przede wszystkim w podziękowaniu dla prezesa, który jest pasjonatem i daje z siebie wszystko i nie zasłużył na pewno na to, co się wydarzyło w dniu dzisiejszym i dlatego będziemy chcieli się zrehabilitować osobiście. Tak samo drużyna, myślę, że wszyscy tutaj koledzy moi myślą w ten sam sposób. To pomaga, jak prezes jest takim pasjonatem? No zdecydowanie, bo czuć tą energię pozytywną, czuć to wsparcie za swoimi plecami, nie jest się tylko dodatkiem do jakiegoś układanki, nie jest się kimś, kto jest tak na dobrą sprawę, żeby tylko być, ale jest szczery, jest otwarty i mówi prawdę w relacjach ludzkich, także to jest bardzo ważne i ja bardzo osobiście to cenię. Ten przepis, który idzie w kierunku obcokrajowców PLK, jak to ocenisz? No myślę, że już poprzednie pierwsze mecze PLK pokazały, jak budowane były zespoły, na kim będzie się opierało to, czy drużyna przegra, czy wygra. Polacy będą grali niestety marginalne role, a jeszcze gorzej będzie w tych drużynach, które grają tam, nie wiem, od 6 miejsca w dół, bo wiadomo, że im mniej pieniędzy teoretycznie, tym wydaje się, że zawodnicy zagraniczni będą uciągną całą drużynę, a historia wielokrotnie pokazała, że tak nie jest. Szkoda, bo po sukcesie reprezentacji Polski, gdzie wydawać by się mogło, że ten przepis, mimo że przez wielu tak krytykowany, spowodował, że mieliśmy wielu graczy, ale co się stanie, jak odejdzie Chrycaniuk, co się stanie, jak odejdzie Koszarek, kto ich zastąpi, jeżeli nie będziemy grać w PLK?